MC Abra, proszę bardzo. Dobra, dzwonimy do Abry. Uwaga, uwaga. Nagłośnik go sobie dam, słabki ściągnę. Głośnik. O, dzwonimy. Hej, 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 witajcie, moi mili, ja jestem Narw, a to jest, moi mili, kolejny odcinek z Narwy. A więc, kochani, jesteśmy już tutaj w końcu naszej tutaj wspaniałej wioseczce i jesteśmy tutaj przed moim domem. Słuchajcie, otóż wiele rzeczy się pozmieniało, naprawdę wiele, wiele, wiele rzeczy. Także całkowicie już na poważnie, kochani, wiele rzeczy się zmieniło. Za chwilę wam wszystkim powiem, jednak chciałem wam powiedzieć, dlaczego się otóż tak dużo rzeczy zmieniło. No kurde, no fuck logic, nie? No. Otóż, moi mili, w zeszłym tygodniu odbył się live stream, dokładnie odbył się live stream, na którym zrobiliśmy sobie taką farmę. Ogólnie dużo się działo na tym live streamie, w ogóle mam na odcinku w zeszłym tygodniu zapowiadałem, że będzie live stream i właśnie live streamowy się odbył, był w sobotę o godzinie 18 i właśnie taką farmę sobie tutaj zrobiliśmy. W końcu nie będzie W końcu nie będzie problemów w ogóle z jedzeniem, w ogóle sobie to możemy wszystko zebrać. Za chwilę sobie to wszystko przekraftujemy na nasze wspaniałe jedzenie i nie będzie już po prostu problemu z jedzeniem, bo będziemy mieli jedzenie. A więc, moi kochani, jak pewnie dobrze pamiętacie, w zeszłym tygodniu prosiłem was o to, żebyście właśnie, kochani, napisali mi w komentarzach, jak byście chcieli nazwać tego oto wspaniałego konia, który się do mnie dziwnie przyczepia. No homo, okej? Okay? No, no homo. No, no. Dobra, spoko, to się w sumie odbuduje, to znowu aż taki duży problem nie jest. Dobra, może trochę jest. Dobra, walić tego creepera, fakt faktem, kiedy się to odbuduje, to znowu aż taki kurczę wielki problem nie jest. Słuchajcie, jak widzicie, jest to chyba pierwszy odcinek z tej serii bez Abry. Dlatego musi Abra być, to tak nie będzie, czekajcie, czekajcie, już do niego dzwonię. Chwila prawdy, zaraz tu do niego odzwonię, to nie jest znowu aż taki problem. Telefon, proszę bardzo, on się nazywał jak? Abra. MC Abra, proszę bardzo. Dobra, dzwonimy do Abry. Uwaga, uwaga. Nagłośnik go sobie dam, słabki ściągnę. Głośnik. O, dzwonimy. Halo? Abra, czy to ty? Nie. Dobra, to nie. A więc, kochani, tak mniej więcej wygląda rozmowa z Abrą. No nie dzwońcie, nie polecam, 2 na 10, takie tam, no. Słuchajcie, jak widzicie, w zeszłym odcinku prosiłem was o to, żebyście napisali mi w komentarzach, jak byście nazwali tego oto wspaniałego konia. Odwróć się, ty kupoń, sorry. Nie bij, no, nie bij. Dobra, on się tutaj szczerze, Abra dzwoni. Halo, Abra. Czekaj na... Halo, halo. Halo, panie, policja, co pan dzwonisz? Tak? Panie, no. No. No co? Bo gówno. Dobry, dzień dobry, bardzo chciałby pan zamówić pizzę? No, to proszę. A jaką? Capricciosa. No to wie pan, tak 2000 km od domu, trochę daleko, za jakiś tydzień powinna przyjść, dobrze? Okej, okay, a jak wygląda sytuacja z sosami? No wie pan co? Mogą jakie są? Ale powinny przyjść za jakieś takie... Ale jakie? Jakie sosy mówię? No takie, no ja bym zrobił, wiesz, takie dobre trochę, no. To ja bym poprosił wszystkie, okej? Okay? Do widzenia, dziękuję. Do widzenia, no cześć. Także przychodząc już całkowicie kurczę do rzeczy, mamy tego wspaniałego konia. Dzięki wam, ziomeczki, wszystkie za wielkie propozycje, za wszystko, naprawdę wam dziękuję. Ponieważ była naprawdę masa komentarzy, ale jednak naprawdę jeden mi się bardzo, bardzo spodobał, ponieważ był taki śmieszkowaty, ha, ha, ha. Otóż, moi mili, tego wspaniałego naszego konia nazwiemy Pizza. Także wielkie dzięki, Zosia, za tą propozycję. Naprawdę strasznie mi się spodobał ten nick. Także od teraz jest to koń Pizza. No, no niech se jest Pizza, no bo jakby inaczej to... No. Jednak teraz jest, kochani, wielki problem, ponieważ nie mam za bardzo jak go nazwać. Dlatego potrzebuję name taga i właśnie w dzisiejszym odcinku tego name taga chciałbym zdobyć. Także mamy tutaj wspaniałego kucharza na tym serwerze, jakim jest Kolmar. Kolmar już tam pewnie, no wejdź przez te drzwi, no. No. Także lecimy do Kolmara, ponieważ to jest kucharz, on tu na pewno wszystko ma, wszystko widzi i wszystko wie. Dlatego może on ma tego wspaniałego name taga. Co tam po ludzku, po polsku, tutaj wejdziemy przez szybę, wcale on tego nie widzi. Tutaj gdzieś był i znikł. O. Kolmar, halo. Halo!
Alo, alo! Słuchaj, Kolmar, przychodzę do ciebie z pewną propozycją, prośbą, pytaniem, czy Bóg wie tego, kurde. Masz może name tag? Nie. No to dzięki, cześć. A więc jak widzicie, niestety Kolmar, niestety name taga nie ma. Także słuchajcie, ja muszę przejść do domku, bo ja muszę zobaczyć, co tu z koniem wygląda. Ta dziura po prostu jest jakaś chora, nie wiem, może ja spróbuję to jakoś odbudować, bo to rzeczywiście wygląda koszmarnie. Mam nadzieję, że mam jakieś drewno, bo jak nie to... No łóżkiem to tego nie odbuduję raczej. Dobra, nieważne, wali to odbudowanie, to się na jakimś live'ie zrobi. W każdym razie trzeba zobaczyć, jak to... Czy on tu jeszcze przed chwilą był? Nie wiem, naprawdę, kurde, ja się przejdę do Kolmar, to na pewno on zrobi, my się za chwilę do niego przejdziemy. Tak być nie może, kurde, on tu na pewno siedzi i go teraz wcina, jak to kucharz pewnie wpieprza już tego naszego konia. Mam nadzieję, że nie, bo byłoby smutno trochę, tak. Boże, ile ma tych pięter, Jesus Christ, dobra. Patrzcie, jak go ukrył, pewnie gdzieś w skrzyni konia ma, coś mi miga, nie, tu nie ma skrzyni, nie ma konia, ale jest trochę kobla, kobla mi się trochę przyda. Dobra, wali, słuchajcie, tu go nie ma, może tutaj... Puk. No koń, mój koń, pizza koń, no. Co z nim zrobiłeś? Zjadłeś go pewnie, tak znaczy, jak kucharz, No właśnie, bo właśnie płakałem teraz, bo już mam, już mi się kończą zapasy i przepraszam cię na przytulecie. Ale jak poważnie musiałeś go zjeść? No, słuchaj, serio? Żartowałem, jeszcze gdzieś tutaj kopyta może gdzieś znajdę cię tutaj, może tutaj ogólę wczyni. Nie, serio, naprawdę nie wiem, gdzie ten twój koń jest. Może Patrycja może by coś wiedziała, albo Joda, nie mam pojęcia. A no to jest mądry pomysł, kurczę, zaraz się do niego przebierzemy, Ale jest z tobą, czy nie? No. Nie. Dobra, słuchajcie, tak być nie może, konia trzeba znaleźć, ubieramy nasz tutaj wspaniały itemy, Cloud Boots i Bóg wie jeszcze co. No, tak. Także Kolmar, lecimy teraz do Patrycji, powiedzieli, że Patrycja może coś widzi na ten temat. Do Patrycji się udamy, prawdopodobnie ona mieszka gdzieś tam, co nie? No, ona tam jeszcze stają właśnie, się wybudowała. Patrycja! Gdzie ty jesteś? Patrycja, kajże zje, ty kurde, że się... Ale mają dom. Halo? Halo? Patrycja, gdzie jest koń? Gdzie jest koń? No, gdzie jest koń? Powinieneś mieć go w spodniach. Say what? Dobra, chodziło o zwierzę mi, okej? Chodziło mi o jego konia pizzę. Powiedz mi, gdzie jest koń? Czy koń się nazywał pizza, nie Kunegunda? Nie, pizza. No, dobra, masz... gdzie go masz? Dobra, już. Konia! No jak to nie ma Sławka? No, ale to nie ma pizza? Dobra, już, dawaj mi mojego konia, bo dobra, ja chodź, go chcę, chodź, ja go chodź chcę za mną. Ona ma tego konia, ej. A cholera, to nie tu? Poczekaj. No skrzynce to rzeczywiście. A może telewizor? My damy radę. Co? Nie telewizor. Czekaj. A nie, to jest moja żelizna. Okay. No, to też normalne jest. Patrz, Kolmar, Jezus Maria! Dobra, gdzie jeszcze? Boże, ile ona ma tych pokoi. Jesus Christ. Jezu, ja się tu zgubię sobie. Gdzie masz kunia? Dawaj, mów, Patrycja. A to ja wiem, kto ma twojego kunia. Masz jednego. Gdzie kto? Jesteś? O, ty tutaj jesteś. No wiesz, kto? Ten taki mały zielony. Który robi... Joda! Gdzie on jest? Joda! Joda! Tam jest Joda! Dinozorku mój maluchu! Halo, Joda! Mamo! Jak? Gdzie on jest? Co? Boże, na tej trawie się nie odróżni, go ciężko znaleźć, ale go słyszę. Czekaj, co mam się? Dino, cio! Ktoś idzie tutaj, się sam wyciebie, okej? A tutaj może? Gdzie, kurde? Dino się znowu zgubiły! Jestem krowa! Nie, to Kolmar. Halo! Nie, tutaj chodź, tak tam jest! Gdzie? Gdzie? O, zobacz, ten wielki zielony! Jest Joda! Ten Jezus Maria! Ej, to nie jest koń, nie patrz, to nie koń, to nie jest mój koń, okej? Ty mu się trochę! Joda, powiem taką rzecz, co zrobiłeś z moim koniem, gdzie on jest, bądź, czy go gdzieś widziałeś i tak jaki dalej, koń? Tak dalej. Gdzie? Ty miałeś kiedyś mój, konia? Znaczy w sensie pizza. Myślałem, że rozumiałem koniu. Joda, mogę zadać ci pytanie? Co? Dlaczego wygląda, jakbyś miał fartuch taki farmaceutyczny? No nie! Co? Halo, Abra, co się stało? Dzień dobry, proszę pana. No, dzień dobry. O co chodzi? Czemu pan do mnie dzwoni o tak późnej porze? Jaką jest godzina 20? Nagrywam może, okej? Okay? Może nie pomyślałeś o tym, co? Dobra, Joda, już tak na poważnie. Kurczę, ja tu szukam mojego konia pizzy. Gdzie on jest? Zjeżdżalnia, ostatnio jadłem pizzę wczoraj. No, dobra. Ty jadłeś? Dzięki.
Dobra, spoko. Normalnie ostatnio. Dobra, idziemy. Z koniną była. Dobra, idziemy. Cześć, Joda. Idziemy od Jody, Joda. Ale z koniną. Właśnie, jesteśmy na terenie Froxa. Tu Frox, halo. Halo. Z szafek. Jego! O, jest. Prawie ci się udało po raz kolejny. Cegła. Ej, widziałeś go czy nie? Mów, szybko. Nie, ale go zabiłem. Już. Ale to nieprawdziwe, bo to Illuminati. Słuchaj, Patrycja, już naprawdę nie mam się gdzie ten koniec. O, Lars, no zobacz, przeszliśmy... sobie krowy wyhodujesz. Tak, jeszcze może koń zacznie latać, no naprawdę. No patrz! Nie wiem, ja już naprawdę mam dość tego... Nie, dobra, koniec, już koni. Ale... Zadatało tu coś, nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest ten, bo jak... Nie możesz mieć nowego konia. W każdym razie ja tu wjadę do siebie, bo... Jak, mam nadzieję, że on gdzieś tu będzie... Ej, narw! Konie jakieś... Narw! Czekajcie, dajcie mi spokój, jakiś ale baby koń. Ale chodź, to do góry! No czekaj, bo... Ej, wróciłem. Coś będzie. Rudy, przyjacielu, chodź na górę! Dobra, chodź. No co chcecie, no? Rudy, chodź. No już nie dość tego wszystkiego. Nie wiem, czy ty masz coś. To jest koń imię. Nie dotykać tego konia. Także to było na tyle z dzisiejszego materiału. Ja mam nadzieję, że cię spodobał, jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, będzie naprawdę mega miło, jeżeli uda nam się zdobyć dużo łapek w górę. Jeżeli będzie dużo łapek w górę, będzie kolejny odcinek szybciej. Także wszystko od was zależy. Jeszcze raz wielkie dzięki, wbijajcie na Facebooka, YouTube'a, no jesteście chyba na YouTube. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wbijajcie na Aska, Instagrama, Facebooka, na wszystkie social media, także ja już kończę. Coś chciałem powiedzieć, zapomniałem jeszcze co. Także już nie przedawam. Jeszcze raz wielkie dzięki, trzymajcie. Bum!